Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Jak Mieszkają Gwiazdy. Już za chwilę odwiedzimy Paulinę Mikułę z programu Mówiąc Inaczej. Gwiazda dla każdego będzie znaczyło oczywiście co innego. Paulina jest gwiazdą dla swoich widzów, ale jest też nią zdecydowanie dla mnie ze względu na swoją niesamowitą energię, którą roztacza, którą zresztą było widać podczas wywiadu w programie 20 metrów kwadratowych. Pamiętam, było bardzo gorąco. Używaliśmy lodu, jak ktoś nie pamięta, zapraszam serdecznie. A w związku z tym, że mamy porę śniadaniową, to przyniosłem Paulinie czekoladową przyjemność w nowej postaci od partnera programu, czyli marki Wedel. Idziemy. Gdzie jest domofon? Nie ma domofonu. A, tu jest, przepraszam. Przepraszam. Chodź, mój drogi, chodź. Cześć, złotko. Dziękuję. Chodźcie. Słuchajcie, nie będę ukrywał, że byłem już u Pauliny i w związku z tym, że tam jest mniej więcej tak jak w kawalerce, bo właściwie to jest kawalerka, to żeby wydłużyć odcinek, nie jedziemy winną, tylko idziemy schodami. Chodźcie. Na trzecie piętro. Nic mi tu nie ten, bo... A jak już tak idę, to Wam opowiem pewną historię związaną z tym koszem. Miałem nagrywać jeden z odcinków programu Jak Mieszkają Gwiazdy, który został odwołany. Marka Wedel przysłała mi kosz do kawalerki, żeby móc go wręczyć gwieździe. No ale program został odwołany, więc kosz został u mnie. I od tamtej pory nauczyłem się chodzić po świeże pieczywo do sklepu. Zjadłem 3 słoiki w 2 dni. Idziemy. Dzień dobry! Dzień dobry. Co ty tam działisz? Dzień dobry, poczekaj, zamknij, bo to musi mieć taką stopklatkę. Poczekaj, poczekaj, teraz poczekaj, jeszcze raz. Sprawdzamy, jak dzwonią dzwonki gwiazd. Dzień dobry, to ja! Słuchaj, to twój rower? Nie, ja nie jeżdżę rowerem. Daj spokój, szanujmy się. Dlaczego? Ponieważ boję się, że upadnę. Moja droga, to prezent dla ciebie. O, dziękuję. Proszę, dziękuję. Na śniadanko. Mm. Mam ci pomóc, czy dasz radę? Dam radę. To wchodzimy. Mm. Dziękuję za zaproszenie, czy to ja się wprosiłem? Wprosiłeś. Kurde, zawsze nie ma to. Dziubku, po pierwsze. To będzie najkrótszy twój odcinek w życiu. Nie takie się robiło, dlatego na wszelki wypadek wszedłem po schodach, a nie windą. No właśnie słyszałam. Chciałem nadrobić, żebyśmy mieli trochę materiału. Ale ja muszę się teraz przerzucić, żeby troszeczkę wzmacniać mięśnie. Słusznie. Jadę na Islandię, więc też chodzę po schodach. O, chodzę na crossfit, co widać, prawda? Kochanie, od kiedy tu mieszkasz? Od listopada. Czy zastałaś to mieszkanie w takim stanie, jak było, czy generalnie puste. Zmieniłaś? Aha, było czyli puste. Design by you. Tak. Co znaczy tak? Tak, to znaczy tak, w zasadzie lubię białe kolory, takie surowe wnętrze nawet bym powiedziała. Natomiast gdyby to było moje mieszkanie, to pewnie trochę inaczej bym je urządziła. Okej, okay, dobrze. No więc to było na tyle. Z salonu przechodzimy do, przepraszam, z przedpokoju wchodzimy do salonu. Przede wszystkim ile tu jest metrów? Jesteśmy. Jesteśmy. Ile tu jest metrów? 31,5. No boga to, u mnie w kawalerce jest mniej. Tak, bo wbrew pozorom tu jest bardzo dużo miejsca, to jest ustawne mieszkanie. Na początku jak przyszłam, to było coś takiego, wchodzę i mówię, to już? Ale potem zaczęłam właśnie kupować i regał, i sofę, i biurko, i komodę, i patrzę, kurczę, przecież to jeszcze i choinka by się zmieściła, no i fotel bujany, więc nie no, jest źle. Powiedziałaś regał, czy to jest ten sam regał, który miałaś podczas poprzednich nagrań w programie swoim? Nowe mieszkanie, nowy regał, zgadza się tylko kolor. Bo to jest tak, że ty też tak jak ja jesteś youtuberem, który to... Youtuberem mogę powiedzieć? Tak, jestem youtuberem. O Jezu, stało się to, obiecałem sobie, że nigdy nie zapytam cię przy tobie o język polski. Znasz, to wiem skąd to się... Ale chciałem zapytać, bo ty też nagrywasz w mieszkaniu, dokładnie tak jak ja i też w kawalerce. Zerżnęłam to chamsko od ciebie. Wiesz dlaczego? No. Bo kiedyś przyszłam do ciebie nagrywać taki odcinek noworoczny i zobaczyłam potem obraz i myślę sobie,
co jest inaczej niż u mnie? Przecież to jest też półka i też książki, a obraz jest zupełnie inny. I wtedy mój znajomy powiedział, zobacz, ty nagrywasz na płaskiej ścianie, a Łukasza jest kąt, dzięki czemu światło jest odbite i jest równomiernie kadr oświetlony. Ja wtedy tak, no to ja sobie zrobię kąt! I zrobiłam sobie kąt, białe półki kupiłam, mówię, będę robiła jak u Łukasza. I rzeczywiście to się sprawdziło, więc ten kąt przeniosłam do nowego mieszkania. Ale... zerżnęłam od ciebie. Chociaż moi widzowie czasami chcą, żebym zmieniła. Już nawet wolę, jak nagrywam na kanapie, myśląc inaczej ten cykl, nie o języku, nagrywam tutaj. Mhm. Półkę mam dużo dalej, żeby właśnie trochę odejść od tej książkowej, edukacyjnej treści. Ale jednak to jest bardzo wygodne. Przecież o tym wiesz, siadasz, nagrywasz. No właśnie, sama nagrywasz, czy ktoś ci pomaga? Sama. Od ponad roku już sama, wszystko robię sama. Płacz był, zgrzytanie zębami, ale nauczyłam się. A montujesz też sama? Tak. To ty masz dużo czasu. Najważniejsze przedmioty, książki, okulary od Cybermariana. Słowniki. Tuż przy mnie. To są najważniejsze dwa przedmioty. Słownik, Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny i Słownik Ortograficzny. To są dwa słowniki, które mi bardzo pomagają. Nie wyobrażam sobie mówiąc inaczej bez tych słowników. Więc najważniejsze dwie rzeczy to te słowniki. Mówiłaś, to taka historia, którą już opowiadaliśmy w 20 metrach, ale ja ją bardzo lubię. No. Jak wylądowałaś u mnie w kawalerce. Jak to się stało, że ty u mnie nagrywałaś jeden ze swoich odcinków? Zadzwoniłeś do mnie. Nie, to było jakoś tak, że z Dubaju. Tak. Coś chciałeś. I ja wtedy powiedziałam, że nie denerwuj mnie, człowieku, bo ja tutaj jestem po chorobie, chcę nagrać odcinek, nie mam gdzie, a ty mi tu dzwonisz z Dubajem. Jeszcze zachodzisz dupelką? A ty wtedy powiedziałeś, no to mi kółka, nagrywaj u mnie. Tutaj są klucze, idziesz, wchodzisz. Tak. I tak zrobiłam. Klucze były pod wycieraczką sąsiada, co nie? I możesz. Ale bałam się bardzo, weszłam z takimi wielkimi siatami ze sprzętem do obcego mieszkania. A przecież tak sobie myślałam, że zawsze, kiedy jest ruch wokół twojego mieszkania, to wszyscy sąsiedzi w wizjerach, no, żeby wiedzieć, kto z kim teraz. A myślę sobie, będę ja bez Łukasza. Wywalą mnie. Ale na szczęście nie, nic takiego się nie stało. Dzisiaj był u mnie Czarek Pazura i robotnicy z mieszkania naprzeciwko robili sobie z nim zdjęcia. No, ale super. Nie wiem, czy też tak masz, ale zawsze, kiedy widzę pana Pazurę, to od razu w głowie mam pieśń. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi. Tak, głupi, tak. Tak, to, głupi. Głupi. Głupi, to tak, poszedł też jego. Titata, 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 a trzeci, co był głupi, poszedł. To głupi to jest jego, to jak głupi. Tak, 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 to no tak. I to jest trudne, bo czasami trzeba zachować powagę, z panem Cezarem porozmawiać, on jest przecież teraz youtuberem, a ja w głowie tylko titata, titata, titata. Mój ziom z siłowni. Jak ja widzę Czarka Pazurę, to widzę tylko jego mięśnie, które ja są tak pokazywane, myślę, na siłowni. Że nawet gdybym mu to powiedziała, to on by się i tak śmiał, więc... Idziemy do twojej słynnej półki, bo tu tak widzę Anna Dymna. Tak. To dużo dla ciebie znaczy, wiem, bo mówiłaś, tak przejdę może tu, tak, że ty lubisz panią Annę bardzo. Bardzo, prawda? Dlatego że moja mama, gdy była młoda, bardzo przypominała młodą panią Annę Dymną. Teraz też są odrobinę podobne, ale już się trochę różnią. A czy to jest autograf? Nie, bo kiedy byłam u ciebie w kawalerce, to pani Dymna miała być wcześniej i ty powiedziałeś, że jest tak duża różnica czasu, że się nie zobaczymy, ale wszystko ci się psuło i widzisz, jak los mi sprzyjał? Wszystko ci się psuło, dźwięk, kamery, więc jak gdy przyjechałam, to pani Anna jeszcze była i wtedy sobie myślę, Boże, no nie wzięłam tej książki. A no tak, ale ty się z panią Anną spotkałeś, rzeczywiście. Spotkałam, tylko nie miałam książki. Ale macie zdjęcie. Mamy zdjęcie, że no tak. No to, to wiesz, na podpis jeszcze przyjdzie czas. Widzisz, i tak miało być. Wtedy, tak, jeżeli to chodzi prawda. O książkę, tylko o to, że te wszystko się psuło, tak, rzeczywiście. Tak, też poczułam, że to jest dla mnie, że to by się psuło dla mnie i to było takie super przeżycie. Zresztą ja się tam poryczałam strasznie. No tak, pamiętam, rzeczywiście. Pierwszy raz ją zobaczyłam na żywo i pomyślałam, Boże, mamo! Jakie to proste, zobacz, kurde, no. Tak, i kiedy jechałam na spotkanie autorskie, moje pierwsze, to wysłałam mojej mamie z kolei zdjęcie i ona powiedziała, jak młoda Dymna. Mata! Joga? Tak. Ja też mam matę. Po Azji Express. Ale nie. Natomiast marzyłem, żeby już nigdy więcej się na niej nie położyć. No nie dziwię. Po tym hardkorze, który przeżyłem. Ale użyłem jej tydzień później w ośrodku buddyjskim. I już ma lepsze wspomnienia. Nie, tamte też są cudowne. Tamta jest naznaczona mocno wspomnieniami. Skąd się wzięła medytacja, tylko joga? Doszłam do wniosku dzięki mojej terapeutce, bo już też wszędzie o tym mówię, że chodzę na terapię, nie wstydzę się tego, uważam, że to jest ważna rzecz, więc powiem. Doszliśmy do wniosku, że
ja i tak w życiu będę się stresować różnymi rzeczami. Jestem trochę zbyt wrażliwa, więc przejmuję się bardziej niż przeciętny człowiek. I żadna terapia nie spowoduje, że przestanę się nagle stresować. Mhm. Dalej się będę stresować, tylko chodzi o to, żebym coś z tym stresem robiła. Więc terapeutka powiedziała, ruch, spacer, może joga. Dała mi różne sposoby i stwierdziłam, może ta joga. Więc zaczęłam ćwiczyć. Znalazłam kanał na YouTubie Yoga with Adrian i zaczęłam ćwiczyć z Adrian i rzeczywiście to pomaga, bo to nie jest jakieś bardzo inwazyjne. Ja nie czuję się obolała, nie czuję, że coś naciągnęłam, coś źle zrobiłam. Delikatnie sobie ćwiczę, jest taka playlista dla początkujących, ale czuję jednak, że no mam inne ciało, takie rozluźnione i też gdy idę spać, to czuję się zupełnie inaczej niż taka napięta po całym dniu, bo ja ćwiczę wieczorem przed snem. Mhm. No, pomaga, to kurczę pomaga. Co nie? Niesamowite, tak. Że można samemu robić to, co jest za darmo i pomaga, tak samo jak i medytacja. Polecam cały czas wszystkim medytację. Ja w ogóle za każdym, że cały czas mam wrażenie, że jeszcze chcę wejść z Tobą do sypialni. I szukam drzwi i nadal widzę, że ich nie ma, prawda? No bo ja sobie tutaj śpię, rozkładam i śpię. W dzień sofa, w nocy łóżko. Mogę? Tak. Mogę? Jak ja lubię kapelutki. Tak, bardzo Pracuję. Ładnie. Tak. To idziemy do kuchni. Dobrze. Chyba, że chcesz mi jeszcze powiedzieć, a przepraszam, o ważnych dla Ciebie książkach. Książki, które może zmieniły coś w Twoim życiu znacząco. Szukam takiej, którą ja na przykład czytałem. Ojejku. Ja cały czas mówię o książce Człowiek w poszukiwaniu na sensu. Na pewno mogę wskazać tę książkę, Amy Cuddy Wstań, o tym, że nasza postawa wpływa na nasze samopoczucie. Wszędzie o tym opowiadam. Będę, pewnie zaskoczę ludzi, ale z Harrym Potterem dorastałam. Ja się wychowałam na tej książce. To jest akurat ta ostatnia część. Natomiast wszystkie części Harry'ego przeczytałam. Pierwszy raz zrozumiałam dzięki Harremu, co to znaczy czerpać radość z czytania książki. Taką, że wtapiasz się po prostu w nią, wtapiasz się. Potem jeszcze to przeżywałam w liceum, bo bardzo lubiłam czytać wszystkie lektury w liceum i czasami też na przykład Zbrodnia i kara potrafiła mi wejść do głowy. No ale właśnie Harry pokazał, czym jest prawdziwa radość z czytania książek. Czy masz też tak jak ja, że wyrównujesz tak? Nie, właśnie widzowie często mówią, Paulina, jak ty masz te książki poustawiane? Aż tak nie zwracam na to uwagi. Ja tak chodzę, tak. No to ładnie, to dobrze o tobie świadczy. Nie mogę, ojej. Tu mam jeszcze podręczniki ze studiów, na przykład Kultura Języka Polskiego, profesora Andrzeja Markowskiego. To są ważne dla mnie książki. Dawne lata. Książki ze studiów, ale te studia były najwspanialszą moją przygodą. To dobrze. Chociaż twoje. No i nuda, nie chcę chociaż się zadręczać. Twoje. A twoje nie? Ja nie poszedłem na studia, na których się odnalazłem wyjątkowo. Teraz bym poszedł na psychologię. Może bym sobie pomógł, ale nie poważnie, poszedłem na psychologię. Trzeba albo socjologię. Było zrezygnować w odpowiednim momencie. Teraz przechodzimy tak. Do kolejnego pomieszczenia. Kuchni, w której się robi telefon. A, słuchajcie, bo ci co nie wiedzą, co się stało? Powiedz, co się stało? Ojej, robiłam zakupy, włożyłam telefon do tylnej kieszeni, przyszłam do domu, poszłam do toalety, aby skroplić emocje i telefon wypadł prosto do kibla. Przyszedł Łukasz trochę... i powiedział co? I przyszedł Łukasz i powiedział włóż do ryżu! Nie sobie jeszcze trochę poleży. Gotujesz? Nie, w ogóle stop, poczekaj. Hello! Nowa ty. W ogóle. Widzę, że jesteś taka chodzące szczęście. Tak, gdyby nie ten telefon, to byłabym naprawdę dzisiaj szczęśliwa. Ale to tylko rzecz, tak? Tylko rzecz, rozmawialiśmy o tym. Tak. Nie ma sensu, oczywiście, że tak. Ale już żartuję oczywiście. Tak, był taki moment, że było mi bardzo smutno w życiu, albo bardzo trudno też w życiu, a teraz jest taki moment, kiedy jest trochę spokojniej, trochę też ja się czuję lepiej i fizycznie, i psychicznie. No i też, tak jak wspominałam ci dwa dni temu, otrzymałam telefon i pytanie, jak się czujesz, co u ciebie? I pierwszy raz od dłuższego czasu mogłam odpowiedzieć, jest dobrze, jest wszystko bardzo dobrze. To choć chwilę porozmawiamy jeszcze o takich tematach typu, czy jest dobrze, czy jest źle, dlaczego było źle, ale dobrze. To może tam, dobrze? Dobrze. Zawsze z gośćmi podczas nagrywania programu siadam sobie też i chwilkę rozmawiam, żeby nie było tylko skupienia na przedmiotach. Dobrze. No właśnie, u Włodka przyznała się do tego, że zresztą tutaj też, u Włodka Markowicza zaznaczmy, że chodzisz do psychoterapeuty. Tak. Coraz więcej ludzi potrzebuje korzystać z takiej pomocy. Jak sądzisz, dlaczego?
Myślę, że każdy w swoim życiu powinien pójść do psychoterapeuty, tylko nie każdy czuje, że powinien. Ale teraz coraz częściej mówi się o emocjach, o tym, żeby nazywać emocje, a my jednak mamy z tym problem. A przecież to jest podstawa komunikacji. Jeśli czujemy się na przykład sfrustrowani albo nieszczęśliwi, no to musimy o tym powiedzieć. A jak o tym powiedzieć, kiedy nie wiemy tak naprawdę, co czujemy, jak to nazwać, dlaczego tak się dzieje? No i właśnie wtedy przychodzi, być może właśnie wtedy przychodzi pomysł, żeby pójść do terapeuty, który pomoże nam zacząć mówić o tym, co czujemy. To co było takim impulsem u Ciebie, żeby zdecydować się iść do psychoterapeuty? W pewnym momencie poczułam, że nie żyję swoim życiem, tylko życiem innych. Że w pracy robię to, czego inni oczekują, że w domu też raczej spełniam się w ten sposób, że chcę zadowolić innych. I czułam, że gdzieś ja się rozmyłam w tym wszystkim, ale nie wiedziałam, czego chcę. Właśnie nie miałam pojęcia, o co mi chodzi. Wiedziałam, że czuję się nieszczęśliwa, ale nie wiedziałam, co chcę zmienić, jak to zrobić. I właśnie poszłam do terapeutki, poleconej zresztą, i powiedziałam, że mam taki problem. Czuję się nieszczęśliwa, ale nie mam pojęcia, co jest, o co mi chodzi. I do tego jakoś doszłyśmy rozmowami, dotarłyśmy do tych punktów, co się dzieje nie tak. Długo to trwało? To, czyli dojście? No, tak z półtora roku chyba. To znaczy pierwsze granice zaczęłam stawiać wcześniej, ale jeszcze czułam, że to jest tak po omacku. Natomiast teraz czuję się zupełnie inaczej, czuję się no, innym człowiekiem, już wiem. Na przykład zawsze miałam problem z tym, że kiedy dzieje się coś złego, to ja płaczę. Mój tata zawsze mówił, ty masz ten płacz na wierzchu, sugerując, że to jest coś nie tak. Więc ja chciałam się płakać, ale chciałam to schować i jeszcze było mi źle, że płaczę. No właśnie terapeutka mi wytłumaczyła, że pani powinna się cieszyć, że pani ma ten płacz, bo to jest taki pierwszy sygnał, że ktoś przekroczył jakąś granicę. Więc niektórzy nie mają i mogą być pobijani, te granice mają ciągle poprzekraczane, ale nic nie sygnalizują niczym, że coś jest nie tak. A ten płacz to jest właśnie taka broń. Więc inaczej zaczęłam na to patrzeć, już mnie to nie przeszkadza, tylko wiem, coś się dzieje złego, poryczysz, ale przestań ryczeć i zacznij mówić, co jest nie tak. No i taki jest schemat. 18 miesięcy terapii to dosyć długo, w sensie mam na myśli, że dosyć cierpliwy musi być człowiek, ale to niestety tak działa, że szybko się nie da. Ta cierpliwość była, bo po drodze coś odkrywałaś nowego, uczyłaś się czegoś? Tak, tak. Przede wszystkim czasami było tak, że wychodziłam od terapeutki i ryczałam. I czułam się taka rozwalona. Ja wtedy wiedziałam, że to dobrze. To znaczy, że ona gdzieś dotknęła, gdzie boli. I tak sporo było takich spotkań, więc czułam, że ja idę w dobrą stronę. Że jak właśnie porozbijam się cała, będę ryczeć i jeszcze raz przemyślę niektóre sprawy, to potem się jakoś na nowo zbuduję i może będę lepiej zbudowana. I rzeczywiście trochę to tak wygląda. To które momenty, ja nie chcę pytać o konkretne tematy, ale które sytuacje, jakiego rodzaju były tymi najtrudniejszymi? No teraz powiem coś banalnego, ale rzeczywiście trzeba wrócić do dzieciństwa. Do jakichś takich, nie powiem traumatycznych, ale trudnych momentów. Ja na przykład miałam taki moment, że byłam bardzo mała, miałam 5 lat i byłam narażona publicznie na wyśmiewanie mnie, bo ktoś mnie nakrył w toalecie i zwołał dużo dzieci, żeby popatrzyły, jak ja sobie na tej toalecie siedzę. I pamiętam, że wtedy zamiast rozryczeć się, zacząć krzyczeć, wołać o pomoc, to ja się śmiałam. Uważałam, że to jest śmieszne, tak naprawdę nic się nie dzieje, śmiejmy się, ale w środku ryczałam. I potem sobie uświadomiłam, że bardzo często teraz w dorosłym życiu ja siedzę dalej na tej toalecie. Czuję, że sytuacja jest zła, a ja się uśmiecham, ukrywam to, co tak naprawdę czuję. Nie wołam o pomoc. I jak sobie człowiek uświadomi, że rzeczywiście łapie się na takim schematycznym zachowaniu, no to eliminuje ten automat, wywala ten schemat i zaczyna inaczej reagować. No i właśnie o to chodzi w terapii, żeby się zacząć nauczyć innej reakcji. Bo my mamy automatyczne zachowania wbudowane w głowę. Nowa Paulina? No, czujesz się jak nowy człowiek. Tak, trochę nowa, ale też to nie jest tak, że odcinam się od starej Pauliny, teraz jest nowa. Ja po prostu tak sobie idę przez to życie, idę, ja się troszkę zmieniam, trochę mam większą świadomość niektórych rzeczy, więc jestem cały czas ta sama, tylko że no starsza, zbudowana doświadczeniami.
To też nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, że idę na terapię, bo jestem słaba, bo jestem jakaś gorsza, bo coś ze mną jest nie tak. Ja wiedziałam, że idę na terapię, bo ja jestem silna. Bo wiem, że to mi pomoże. I to jest tak jakby praca domowa do odrobienia. Czyli, że masz odwagę przyznać się do tego, że musisz nad czymś popracować? Tak, dla mnie to nie był problem, bo niektórzy się bronią, uważają, że nie jestem wariatem, żeby iść do psychiatry, chociaż psycholog a psychiatra to są dwie różne rzeczy, dwie różne osoby, ale jest coś na rzeczy, a ja zupełnie inaczej na to patrzyłam. Ja wiedziałam, że to jest osoba, która być może mi pomoże, że dzięki niej do czegoś dojdę, że właśnie się uzbroję, że nie będę tak przeżywać niektórych rzeczy, że się dowiem, dlaczego tak przeżywam. Także wiedziałam, że to jest coś dobrego mnie tam czeka. Paulina, bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Lodu dzisiaj nie trzeba było używać? Nie. Ja się też ubrałam tak, żeby nic nie wystawało. Stanik jest. Wszystko jest jak trzeba. Ja dopiero w łódkę się dowiedziałam, że miałaś taki problem ze swoim strojem. No ale nie widziałeś, co się działo w komentarzach? Ja tam wchodziłam, czytałam, mówię, kurczę, no rzeczywiście, no trochę przeginka. Nie, no, że nie było to najlepsze. Ale widzisz, też jest taka nauczka. Teraz już patrzę, stoję przed lustrem, mam duże lustro. Widać coś? Źle jest coś? Fałdka jest? Cycek wystaje? Nie, no to dobrze. Ale trzeba uważać na takie rzeczy. Pora śniadaniowa. Tak. A ja obiecałem sobie chociaż spróbować. No dobrze. To mogę tam? Oczywiście. To chodźmy. Ale to może na kanapie, co? Dobra, okej, okay, to idziemy tam. Tak, to ja sobie wezmę, bo ja też zjem. Ja mam też już jeden talerz, więc wziąłem go ze sobą. Dobrze. Ja zazwyczaj w pokoju właśnie jem. Wiesz, moja droga, twój pokój jest w kuchni, a właśnie kuchnia w pokoju. Nie, powinnam tam jeść. Ty patrz. Patrz. I mamy, kurde, piknik. Nie, no tak. Dobra, to ja czekoladowy, ty? Ja też i ja może z gruszką, co? Z owocem, dobrze. Śmiało. To dla ciebie. To dla mnie. Śmiało. Ja uwielbiam co prawda też karmelowe. To ja potem spróbuję. No dobrze. To my może jedzmy. Dobrze. A ty się pożegnaj z widzami. Ja jeszcze zorganizuję jakąś herbatę potem. Poproszę. Kochani, bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami. Bardzo dziękuję tobie za zaproszenie. Dzięki. I do zobaczenia. No jejku! W kolejnym odcinku. Słodkie! Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Hej. Dobra. Mm. Z gruszką. Pyszne. Chcesz? Najpierw buziak, teraz mnie karmi. Coś z tego będzie? Coś z tego będzie. Musimy zrobić jakiegoś krosa. Zróbmy. Miłość na YouTubie. Kros. Do zobaczenia. Dziękujemy. Pa.